Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na poradnik, w którym w końcu pokażę Wam, jak rysowanie sobie rzutów domków ułatwia sprawę z dalszym budowaniem. Zaczniemy sobie od rzutu, który gdzieś tam sobie wymyśliłam, usiadłam, rozrysowałam. Stwierdziłam, że potrzebuję domku na więcej niż dwóch Simów, więc tak, na Simów z dzieckiem, ale chcę, żeby był mały. Wiecie, że ja lubię mniejsze domki. Stwierdziłam, że chcę mieć też taki do poddasze, tak jak ostatnio było w jednym z odcinków, bo mi się spodobał ten. Pomysł, więc usiadłam, rozrysowałam. Mamy tutaj i schody, i łazienkę, kuchnię, wszystko co potrzeba, w najwygodniejszej, jakby z góry, formie, bo na wszystko jest miejsce. Potem usiadłam do zrobienia tego wam w Simsach, do rozmierzenia, i tutaj jest pierwsza rzecz, którą wam pokażę, której zwykle wam nie pokazuję. Mianowicie, na papierze fajnie to wyglądało, przeszłam do Simsów i coś mi nie pasowało. Zaczęłam budować, zbudowałam cały dół, poprzestawiałam sobie i przeszło co do góry. Postawiłam ją tak, jak ją stawiłam sobie w zeszycie i okazała się nie do końca dobrze współgrać z dachami. Zależało mi na tym, żeby prostopadle do siebie stały dwa dachy dwuspadowe i żeby jeden z nich zakrywał tylną część poddasza. Tak, żeby nie było widać tej części, jakby właśnie tylnej, a przód na dwie kratki wychodził z dachu, ale w tej konfiguracji pokój wychodził do tyłu. I zazwyczaj, jeżeli to jest filmik, który nagrywam, tutaj kończę nagrywanie, ucinam, wyrzucam, siadam do zrobienia czegoś na nowo. W tym wypadku wam to wrzucam, bo tak właśnie jest z rzutami, że bardzo często zmieniają się w trakcie. Zauważyłam za to w grze, że fajniej będzie to wyglądać, jeżeli ten pokój będzie o kratkę do przodu, co całkowicie. Burzy, jak wiecie, rzut z góry, a przynajmniej całą tą część, gdzie stoją schody. Tak więc zauważyłam to, zmieniłam i usiadłam z powrotem do rzutu. I tutaj zobaczycie sobie na przyspieszeniu, jak rysuję rzut kolejny, jak poprawiam sobie ten rzut od początku. Praktycznie wszystko przerysowuję, przestawiam sobie. Muszę rozplanować na nowo schody, muszę rozplanować na nowo te poddasze i na nowo tą część, która jest w okolicy schodów, czyli salon się zmienia i łazienka. Się zmienia, tak naprawdę. Zdecydowałam się na właśnie inne ułożenie okien. Część z pralnią nadal jest odcięta, ale z kolei łazienka, tak jak była 3 na 2 szersza niż dłuższa, to jest 3 na 2 dłuższa niż szersza. Również za schodami. Schody są bliżej wejścia krótsze, a w bok dłuższe. Także na górze trochę bardziej to burzy, ale nadal mieścimy wszystko to, co w przypadku poprzednim. Ogólnie, jeżeli chodzi o rzuty, one właśnie pozwalają nam na tak. Taką chwilę zadumy, zastanowienia się, co gdzie może być, co gdzie lepiej będzie wyglądało. Także ja praktycznie zawsze robię sobie rzuty z góry. Czasem robię sobie rzuty od przodu, od tyłu, frontu, wiecie, jak będzie wyglądać z oknami i tak dalej, ale to rzadziej, bo to szybciej mi wyjdzie w Simsach. Często robię też rzuty samych dachów, także od góry patrzę, gdzie, jakie spady najlepiej będą wyglądać i tak dalej. Czasem robię sobie też rzuty z całą działką, że robię sobie domek, no i ustalam mniej więcej. Działkę. Co wygodniejsze jest, jeżeli zrobicie na przykład sami sobie na początku domek, to na pewno dorysowywanie tych jakichś tam granic działki tak delikatnie, żeby zobaczyć, gdzie lepiej będzie to wyglądało, no bo łatwiej jest przenieść granice działki niż sam, sam domek, chyba że, bo to też jest fajny pomysł, narysujecie sobie domek, wytniecie go i na karce, na której macie oznaczoną działkę, sobie go będziecie przesuwać. To tak identycznie jak w Simsach będzie wtedy działało, bo jest tam funkcja w górnym pasku, żeby przenieść całą działkę. Ogólnie ja korzystam z zeszytów kratkę i korzystam z linijki. To nie są jakieś artystyczne rysunki, nie muszę ich rysować na czystym papierze i nie muszę ich rysować stu, 100% ręcznie. Chociaż często odrzucam linijkę i po prostu krzywe linie rysuję, ale tu żebyście mieli ładniej, to skorzystałam więcej z linijki. Kratka się przydaje, no bo w Simsach też macie kratkę. Dzięki temu, że w Simsach macie kratkę i w zeszycie macie kratkę, wiecie co czemu odpowiada. Chyba, że jest to dla was za małe, to też warto Wziąć sobie zamiast jednej kratki, to po prostu dwie na dwie kratki. Ale ja w takich mniejszych bez problemu się odnajduję, więc robię sobie zazwyczaj, że jedna kratka to jedna kratka. Linika pomoże przy większych domach. Na przykład, jeżeli macie 20 kratek szerokości domu, to w tym systemie jedna kratka to jedna kratka, będziecie mieli 10 cm. I o wiele łatwiej jest wam przyłożyć linijkę, odmierzyć 10 cm, niż liczyć każdą kratkę po każdej kratce i liczyć 20 kratek. Także linika jest bardzo mile widziana i tu, Możecie, nie wiem, czy już zauważyliście, czy nie, zauważyć, że mam taką gumkę do detali. To jest w ogóle moja ulubiona gumka, gdzie się ukupiłam, nawet nie pamiętam gdzie. To jest gumka w kredce. Ja już normalnie temperuję i mogę sobie właśnie takie pomniejsze jakieś błędy podocierać bez problemu. I kiedy udało mi się już poprawić wszystko, tak jak będzie lepiej wyglądać, co do tego wyglądu. No właśnie tak jest, że czasem zaczniecie coś robić w Simsach i coś nie będzie pasowało do tego rzutu, bo papier to jest. Papier. Wy na tym papierze rysujecie mniej więcej co byście chcieli, chyba że dokładnie wiecie, jak się będą rozkładać dachy, dokładnie będziecie wiedzieli, jak będą wyglądać okna, a rzadko tak jest. Ja nieraz siadam z tym rzutem fajnym do zrobienia domku i po prostu coś mi z tymi dachami nie pasuje, bo dachy są trudne, dachy bardzo dużo burzą często, więc nie ma problemu. Mam jakiś tam już zamysł, dzięki niemu mogę zrobić sobie kolejny zamysł, a dzięki rysunkowi nie muszę się szamotać po prostu w tym amoku, gdzie co postawić i tak dalej. A to naprawdę dużo ułatwia. Jak macie nawet gdzieś tam, czy, czy będzie gdzieś pasował bardziej kwiatek, czy tu będzie bardziej pasował fotel, czy właśnie kuchnia z tej strony, czy z drugiej strony, gdzie jest więcej miejsca na nią, gdzie ona będzie lepiej wyglądała. Dodatkowo możecie to robić, jeżeli na przykład nie możecie wejść akurat w gry, tak? Co Wam wiele ułatwi, bo już jakoś tam rzecz będziecie mieli zaplanowaną. Jak właśnie gdzieś wychodzę, nie do końca mam co robić akurat w danym momencie, a mam ze sobą praktycznie zawsze jakiś zeszycik. W kratkę, czy mam taki notesik w kratkę, mam prawie zawsze ołówek i gumkę, w szczególności jak idę gdzieś i wiem, że będę na przykład siedzieć, to biorę ze sobą i sobie rysuję, coś mi się gdzieś zamyśli, coś mi się przypomni, bo czasem mam takie jakieś rzuty, nad którymi trochę dłużej siedzę, i to naprawdę poprawiło mi jakość, jakby umeblowania przede wszystkim tych domów. No ale przechodząc do tego, jak mamy już narysowane, przechodzimy do gry i w grze ustawiamy wszystko tak, jak było. Przekładam właśnie te wszystkie pomieszczenia wewnątrz, na jakieś takie inne ustawiam te okna, tak jak już sobie rozmyśliłam w tej nowej wersji. Tomek akurat stał w dobrym miejscu, więc wystarczyło mi dorysować naokoło, bo w tym wypadku akurat wam pokazuję taką wersję bez narysowania działki naokoło. Czasem mam takie, jeżeli chodzi na przykład o serię z Brindleton Bay, to mam kilka działek, w których przy okazji jeszcze naokoło narysowałam. Zazwyczaj to wykorzystuję do tych takich bardzo, bardzo małych działek, typu 20x20, na 20x15. Na One dużo łatwiej się na pewno rozrysowują, plus. Mój zeszyt YouTubeowy to jest taka spora A4 wersja z kółkami, także zmieszczę tam chyba nawet do 30 na 20 i 40 na 30 chyba też mi się jeszcze mieści, z tego co pamiętam, w kratkach. Bo też te kartki nie są całkowicie w kratkę, więc trochę gdzieś tam tracę na, na tych kółkach i tak dalej. Ale bardzo często właśnie rozrysowuję sobie w tej serii Brindleton Bay te mniejsze działki, żeby wiedzieć, jakby jak usadowić ten dom, gdzie zaczynać mniej więcej, bo takie mniejsze jest dużo łatwiej. Zaplanować. Czasem na przykład też biorę sobie rzut jakiś i planuję tylko tył albo tylko przód domu, jak mniej więcej to powinno wyglądać. Gdziebym tutaj sobie dorzuciła na przykład jakieś rabatki z kwiatkami. Naprawdę, rozrysowywanie daje nam bardzo dużo możliwości takiego przemyślenia, właśnie. I pozwala nam też na to, że nie siedzimy w tej grze nie wiadomo ile bez sensu przede wszystkim, bo czasem jest naprawdę ciężko w Simsach zauważyć, gdzie ten błąd się jakby wkradł, dlaczego to wygląda tak źle. Ja robię właśnie dachy robić w Simsach i właśnie elewacje też robić w Simsach, tak typowo. A nad wnętrzami później usiąść i zobaczyć. Zobaczyć parę jakichś tam wersji tego. Jak tutaj postawię kuchnię, to czy dobrze tam będzie salon wyglądać. Czy może to zamienić? Czy schody są tak dobrze? Zazwyczaj najwięcej burzy dach właśnie i burzą schody. Fajnie, że teraz one są takie wygibalskie, że można sobie zrobić, połamać je na pół, czy zrobić takie idące równolegle do siebie i tak dalej. Więc to dużo też pomaga na pewno. Oczywiście one wtedy zajmują więcej, ale wyglądają lepiej. W szczególności póki nie mamy jakichś drabinek i tak dalej. Jest to na pewno wygodniejsze. Chociaż powiem Wam, że mam cichą nadzieję na jakieś drabinki, bo tego typu poddasze jak robię na przykład tutaj, by świetnie wyglądały z taką drabinką właśnie schodzącą. Już nawet nie mówię o jakichś takich schodach, które się rozkładają, ale przede wszystkim właśnie o drabinkach. Ale tutaj właśnie przestawienie tych schodów zburzyło salon, ale ostatecznie wygląda też to fajnie, tak dość przytulnie. Ale też na przykład złym pomysłem nie byłoby, żeby w miejscu, w którym ja postawiłam ostatecznie salon na rzucie zrobić sobie kuchnię. Jadalnie jakoś wepchnąć borki, boczkiem boczkiem do korytarza i salonik zrobić sobie w tym miejscu, gdzie jest kuchnia. Też by fajnie wyglądało. Nadałoby na pewno trochę innego wydźwięku też temu domkowi. Ja stwierdziłam, że jakby, bo u mnie w grze przede wszystkim bardzo często salon jest takim miejscem, w którym simowie zwykle nie przebywają. Przebywają głównie w swoich pokojach do salonu, to przychodzą sobie na chwilę tak naprawdę, więc jakby on u mnie schodzi na dalszy plan. Dlatego warto też sobie wypisać. Wypisać, co potrzebujecie, co lubicie. Czy wypisać sobie w głowie, czy wypisać sobie na papierze. To każdy sobie wybierze, jak mu wygodniej. Na przykład mamy trzech simów. Każdy potrzebuje tego, tego i tego. Każdy lubi to, to i to. W jakim pomieszczeniu najwięcej czasu będą spędzać. Bo widzimy mniej więcej po typie naszej rozgrywki, jak ci simowie spędzają ten czas jednak, tak? I naprawdę sporo nam to ułatwi. I mam nadzieję, że jeżeli rysowaliście wcześniej, czy nie rysowaliście, wcześniej. Kilka moich rad Wam trochę ułatwi. dokończając jeszcze, co z tym domkiem stało się na zewnątrz, to mamy jeszcze dużo zieleni oczywiście, jakichś takich kwi kwiatków, to może mniej, ale takich krzaczorów, jak ja lubię. Mamy płotek, który oczywiście jest tam trochę odsunięty. Mamy wyjście do, od przodu, od boku i od tyłu. Mamy też mini szklarnię, w której są tam powstawiane jakieś rzeczy, bo ja lubię akurat szklarnię. Także i szklarenka musiała się zmieścić w takim domku wszystko jest w takich odcieniach. Trochę jest cegły, trochę jest bieli, drewna takiego ciemniejszego. Ostatecznie mi się naprawdę podoba ten domek, i on jest ogólnie w Brindleton Bay, także wrzucę go na pewno do galerii i to jest właśnie mój przykład rysunek kontra gra. I w sumie dobrze, że wyszło tak, że się jakby nie udał na początku. Powiem Wam, że właśnie zaczęłam nagrywać, zauważyłam ten błąd i pomyślałam sobie kurczę, no trzeba usunąć, trzeba od nowa narysować i zrobić, ale stwierdziłam, że nie, że to jest świetny Przykład dla Was, jak rzut ułatwia później zrobienie tego, poprawki, wszystkie. Także skoro mogę się podzielić, to dlaczego nie? Ale nie będę przedłużać, bo już i tak długo i dużo w tym odcinku jest. Macie i rysowanie, i ten, i robienie domku, i tak dalej. Także myślę, że dość. Dajcie znać, jak Wam się podoba, dajcie znać, czy robicie sobie rzuty, czy ułatwia Wam to grę, czy nie. Ja ze swojego doświadczenia mogę tylko mówić i mogę powiedzieć, że mi bardzo to ułatwiło, bardzo poprawiło u mnie to jakość wnętrz, a nawet jakość. Z zewnętrza, bo i okno rozplanowuję i dachy, wszystko co tylko potrzebuję i co mi będzie się podobało. Mam nadzieję, że właśnie Wam się przydadzą te informacje, że domek Wam się spodoba, także jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Następny odcinek już widziałam, że właśnie kiedy zapowiedziałam ten poradnik, to jest spora chętka, spore zainteresowanie na filmik o debugu. Także następny poradnik będzie z debuga, on będzie już raczej krótszy. Socjalki jak zawsze w opisie. Jeżeli lubicie tego typu kontent, zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam też do playlisty z poradnikami, gdzie macie przeróżne jakieś rzeczy, nie tylko budowlane, ale w większości budowlane. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał ten domek, jak Wam się w ogóle podoba pomysł z rysowaniem, czy lubicie właśnie rysować sobie te domki. I dajcie znać w komentarzach też, jakie ewentualnie poradniki budowlane Was interesują. A teraz ja się z Wami żegnam, do usłyszenia i papa!